Panią. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór państwu. Witamy zastępcę burmistrza, pana Marka Czarnowskiego. Witamy dyrektor szkoły podstawowej nr 2 w Pasłęku, panią Agnieszkę Cieklińską. Witamy przybyłych gości. Witamy rodziców, dziadków, siostry i braci. A przede wszystkim witamy was, drodzy zawodnicy. Pozwólcie się nam przedstawić. Sekcja lekkiej atletyki zrzesza 63 zawodników w kategoriach od U12 do U23. W sezonie 2023 zdobyliśmy 3 medale Mistrzostw Polski oraz 2 medale Mistrzostw Polski Ludowych Zespołów Sportowych. 43 medale Mistrzostw Województwa Węzla, LZS, LDK w kategoriach U16, U14 i U12. 61 medali z różnych meetingów w kategorii od U12 do U16, m.in. czwartki lekkoatletyczne, memoriał Zbigniewa Ludwikowskiego i wiele, wiele innych. 26 zawodników reprezentowało Klub Sportowy Polonia Pasłęk na zawodach rangi ogólnopolskiej. W sezonie 2023 jako klub zajęliśmy 3 miejsce w klasyfikacji sportu młodzieżowego w województwie warmińsko-mazurskim. Zawodnicy sekcji ELA trenują pod okiem trenerów. Pana Piotra Borysewicza, trenera grupy zawodników z kategorii U18 i starsi, a także trener z Krzaków. Magdalena Borysewicz, trener grupy objętej programem Lekkoatletyka dla każdego w kategoriach od U12 do U16. Pan trener Zbigniew Borysewicz, trener grupy naborowej. Oraz pan Robert Koszyk, trener Adama Ochnika. A to jest nasza maskotka drużyny, nasz prywatny pies, Juta. A teraz chcielibyśmy podziękować przede wszystkim naszym partnerom oraz ludziom o dobrym sercu, którzy w sezonie 2023 bardzo nam pomogli. Zaczynamy od naszego największego partnera, największego sponsora, a jest to Urząd Miejski w Pasłęku. Zapraszamy tutaj pana wiceburmistrza, pana Marka Czarnowskiego. Urząd Miejski w Pasłęku wspiera nas od samego początku, jest naszym największym partnerem i za to chcemy bardzo podziękować. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, drodzy sportowcy, droga młodzieży, dzieciaki. Kilka dni temu, na początku tego miesiąca, pan prezes Polonii organizował takie doroczne spotkanie świąteczne wszystkich przyjaciół Polonii Pasłęk. Wspominałem o tym, że historia naszego klubu sportowego sięga 1950 roku. Nic oprócz Polonii nie trwa w tym mieście dłużej, chyba tylko Kościół. Jak na 73-latka musicie przyznać, że ten klub sportowy ma się nie tylko znakomicie, ale jak na 73-latka jest coraz bardziej aktywny, bo dziś nasz współczesny senior to aktywny senior, więc i klub sportowy również się rozwija. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, bez których praca w tym klubie byłaby niemożliwa. Dziękuję panu prezesowi Marcinowi. Dziękuję wszystkim osobom, które Marcina wspierają. A ponieważ dzisiaj mówimy o lekkiej atletyce, dziękuję panu Piotrowi Borysewiczowi. Rozumiejąc nazwisko Borysewicz, to
należy mieć na uwadze tak naprawdę pewną markę, bo Borysewicz to nazwisko, to marka, która kojarzy się z lekką atletyką. Mam tu na myśli seniora rodu, pana Zbyszka Borysewicza, który od wielu, wielu lat był nie tylko nauczycielem wychowania fizycznego w tej szkole, ale przede wszystkim był doskonałym trenerem i wychowawcą kolejnych pokoleń młodych pasłęczan, młodych ludzi, których zarażał pasją miłości do sportu. Pan Zbigniew wychował wielu sportowców, którzy reprezentowali nasze miasto na różnych zawodach, na różnych arenach. Przysparzał dzięki temu naprawdę dumy naszemu miastu. W jego ślady poszedł syn. Jak to młodzież mówi, genów nie wytniesz. I tutaj ewidentnie widać, że pan Piotr odziedziczył po swoim ojcu właśnie te geny, zamiłowanie do sportu, zamiłowanie do lekkiej atletyki i również to jest kolejne pokolenie, które zaraża pasją do sportu młodych ludzi. Panie Piotrze, życzę powodzenia. Życzę, żeby pana podopieczni osiągali jak najlepsze rezultaty, żeby zdobywali oczywiście medale, ale żeby przede wszystkim to, co robią, sprawiało im radość. Bo sport nie może być uprawiany wyłącznie dla rezultatu, wyłącznie dla wyników, dla medali. On powinien być uprawiany przede wszystkim dla siebie, dla radości, jaką daje i dla zdrowia, które jest konsekwencją aktywnego, zdrowego stylu życia. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Ze swojej strony chciałbym zadeklarować, że w przyszłości oczywiście w dalszym ciągu miasto będzie wspierało klub sportowy. Chcielibyśmy, żeby nasze miasto miało poszczycić się jak największą rzeszą sportowców, a w ostatnim okresie muszę przyznać, że chyba nie mieliśmy tak dużo młodych sportowców jak ostatnio, bowiem nie ma dyscypliny sportowej, która nie miałaby rzeszy swoich zwolenników. Czy to jest piłka nożna, pan Marcin z kolegą Radkiem Kurganem świetnie to robią. Dzieciaków mamy też dobrze ponad setkę, która w tej chwili ćwiczy. Mamy ambicje, żeby wejść do czwartej ligi, prawda, panie prezesie? Pan prezes już się martwi, skąd pieniądze na to wziąć, ale taką ambicję mamy. Mamy lekką atletykę, mamy taniec sportowy, mamy w przyszłości, mam nadzieję, tutaj nieopodal, przy dawnym PDK-u będziemy mieli i skatepark, i korty tenisowe, więc możliwości uprawiania sportu, czy w ogóle takiej mody na zdrowy styl życia i możliwości życia na sportowo będzie coraz więcej. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego. Ponieważ pan Piotr nie udzieli mi więcej głosu, życzę państwu zdrowych, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, tego sportowego także roku, jak najwięcej sukcesów, jak najwięcej zadowolenia, byśmy wszyscy mogli przeżywać wspólnie sportowe emocje, które będą towarzyszyły wszystkim wydarzeniom sportowym. Dziękuję bardzo.